Witam serdecznie, Ryszard Borowiecki. 5 lutego 2023 rok. Pełnia. Pełnia, która należy do znaku wodnika. I też dosyć ważna w całej naszej konfiguracji zodiakalnej. Ze względu na to, że zbliża się epoka wodnika i też wyznaczanie przez te elementy naszej drogi życia, nazwijmy to w ten sposób, ułatwiają nam zrozumienie pewnych zagadnień. To przede wszystkim pełnia, która bardzo mocno charakteryzuje się pewnymi zdarzeniami, o których będę mówił. Tak ona właśnie oto wygląda. No cóż, nasza pełnia przede wszystkim działa na zasadzie sekstylu Merkurego z Neptunem, gdzie Neptun daje nam spojrzenie daleko gdzieś w dal, a Merkury analiza. Ta analiza jest podłączona pod pewną magię działania i cały ten czas będzie do nowiu, będzie przesycony tą taką lekką iluzją, a też w pewnym sensie bajkowością i sumiennością respektowania sił, które są pozazmysłowe. Tak by można było to powiedzieć. Ale także następnym sekstylem, który jest bardzo istotny, jest Wenus-Uran. Ten sekstyl daje możliwość, no oczywiście dla zakochanych, pełni zakochania, romantyczności, piękności i o dziwo także i zdolności finansowe, które możemy uruchomić ze względu na to, że Wenus wyjątkowo uwielbia ten sposób myślenia i w ten sposób rozwijania swoich emocji. No cóż, czas sprzyja, a my musimy go wykorzystywać. Trzeba pamiętać o tym, że nasza tutaj pełnia jest o godzinie dosyć późnej. Zaraz sobie sprawdzę, żeby nie popełnić, ale są 19:28. Ale pamiętajmy o tym, że w gruncie rzeczy dzień się kończy o 16:37. Ponieważ jest wówczas zachód. I ta pełnia należy jednak do jutrzejszego dnia, a nie do dzisiejszego. No ale tak jest zapisane, także przestrzegajmy tych reguł kosmosu, które są tak szalenie ważne i patrzmy na czas. Do zachodu słońca jest ten poprzedni dzień. Już od zachodu słońca jest następny dzień. I ta reguła troszeczkę nam zmienia perspektywę myślenia i perspektywę działania, co jest najważniejsze, żeby sobie pomóc, żeby ułatwić. Pełnia jest zasadą równości i odpowiedzialności, ponieważ dwa światła, czyli Słońce i Księżyc, stają naprzeciwko siebie. W dodatku jest Słońce w wodniku, a Lwie Księżyc. Lew to przede wszystkim władza i możliwość też dysponowania sobą, ponieważ jest władcą właśnie Słońca. I Słońce staje się w opozycji do swojego miejsca zarządzania, czy też królestwa swojego. Księżyc z kolei jest przedstawicielem nas, bo Słońce to ego, a Księżyc, jeżeli patrzymy społecznie, to wszyscy my i nasze marzenia, nasze
Drugi ja, to wewnętrzne, które skrywamy i boimy się jego, ale w tym momencie mamy szansę działania zupełnie w inny sposób, niż by się wydawało. Dlatego, że mamy wodnika po drugiej stronie księżycu, a z kolei sam księżyc jest w znaku lwa, gdzie on czuje już to, co może wykonać, ponieważ raka już opuścił. Jest w tej kwestii najważniejsze, ponieważ ma charakterystykę siły i reprezentacji swoich dążeń, marzeń, które możemy realizować, które możemy tworzyć w naszej koncepcji myślenia. To jest najważniejsza cecha tej pełni. Realizacja marzeń i wejście w strefę duchową, ta, która pozwala nam manifestować swoje realizacje i marzenia. A jeżeli potrafimy zbudować je i zrealizować, cóż więcej nam potrzeba? Zapraszam oczywiście na dalsze historie związane z jeszcze z tą chwilą połowy znaku wodnika i przez te parę dni będziemy jeszcze kontynuować ten znak i pamiętajmy o tym, że już jest ta druga połowa. Ta druga połowa dąży do tego, abyśmy mogli zaakceptować to wszystko, co żeśmy zbudowali do tej pory. I pamiętajmy o tym, że ona ujawnia nam te wszystkie sprawy, które nie załatwiliśmy, nie zrobiliśmy i nie zrealizowaliśmy. Realizacja naszych planów w tej chwili jest priorytetem naszego istnienia, bycia. Nazwijmy to jesteśstwa, tak? Chyba dobrze powiedziałem. Może, jeżeli, to przepraszam za te błędy, ale no cóż, jesteśmy, żyjemy, funkcjonujemy i mamy tu być. To jest motto tego czasu, a najważniejszy czas jest budźmy się i bądźmy wolni. Bo wodnik od nas tego wymaga, tej niezależności, wolności i swobody myślenia, nowej realizacji siebie. Do zobaczenia.